Powiedział, że brawa dla Bytowi za wygraną, ale nie za styl. Zgodzi się z nim? No na pewno styl pozostawiał trochę do życzenia, ale jak mówi stare mądre przysłowie, zwycięzców się nie sądzi. Myślę, że po tym meczu możemy być zadowoleni z tego, że wygraliśmy, że nie straciliśmy bramki, że mieliśmy jeszcze dwie albo trzy sytuacje, które bez problemu mogliśmy skończyć bramką. A to się nie bierze też z niczego. No, mieliśmy taki, a nie inny plan na ten mecz i on w 100% został zrealizowany. No, to, że nie utrzymywaliśmy się przy piłce i w tym meczu to nie my prowadziliśmy grę, no, to jest druga sprawa, ale nieraz lepiej jest wygrać po brzydkiej grze niż zremisować albo przegrać po pięknej grze, bo no, o tym nikt nie będzie potem pamiętał. Zgodzisz się z tym, że Bytowia to była bardzo ważne dla nas zwycięstwo po tym, że no, wcześniej nie wygrywaliśmy przez trzy spotkania po takim falstarcie tego sezonu? No dlatego mówię, że akurat to był taki punkt w tym sezonie, w tej chwili dla nas, że ten styl był jakby drugorzędną sprawą, a liczyło się dla nas to, żeby osiągnąć sukces w postaci trzech punktów i to osiągnęliśmy, co sobie zamierzyliśmy i tyle. Trzeba się cieszyć z tego, co jest, ale na pewno nie spocząć na tym, co jest, bo jest jeszcze dużo do poprawy, ale bądźmy na razie dzisiaj wyrozumiali i cieszmy się z tego zwycięstwa, a od jutra zacznijmy myśleć, co poprawiać, żeby było to jeszcze lepsze, jeśli chodzi o grę, a punktowo i wynikowo może zostać to samo. Dzisiaj zagrałeś po raz pierwszy w tym sezonie w wyjściowym składzie i to na lewej obronie. Jak się czułeś w tym ustawieniu? No, na pewno nie grałem przez kilka miesięcy takiego poważnego meczu, bo ostatnim meczem był Bełchatów, gdzie w trzeciej czy czwartej minucie i tak już szedłem z boiska z urazem głowy. Tęskniłem za tą adrenaliną i tą atmosferą meczową. No i cieszę się, że udało się jeszcze to okrasić zwycięstwem. Bo to było, tak jak powiedziałeś, to było dla nas bardzo ważne. No i teraz już skupiamy się na tym, co przed nami, czyli Zabrze. No właśnie, wyjazd do Zabrza, w sobotę mecz z Górnikiem, to na pewno jest taka fajna radość, że może zagrać z tak utytułowanym rywalem na takim fajnym stadionie. No jak najbardziej. Teraz myślę, że z biegiem lat te stadiony pierwszej czy nawet w drugiej lidze będą coraz lepsze. Ludzi coraz więcej przychodzi po było, nie było o sukcesie ostatnio reprezentacji, więc ten sport, jeśli chodzi o piłkę nożną się rozwija, idzie do przodu. Też troszkę jest więcej empatii na trybunach, ludzie coraz więcej rozumieją te nie wiem, nowinki taktyczne, nietaktyczne i można powiedzieć, że więcej też osób świadomie podchodzi do kibicowania i to cieszy, to się lepiej ogląda z boku, ale też się lepiej gra, bo człowiek czuje większe wsparcie ze strony kibiców.